Radio Kraków. No to jedynka i wyruszamy na radiostradę, szanowni państwo. Dzisiaj o samochodzie, który chyba moim zdaniem, zanim powstał, już stał się ikoną popkultury. Marcin Kotrzyba, Fryderyk Zyska, witajcie. Dzień dobry. Patataj, tak. Mnie chodziło o odgłos paszczą. A mi brzmi utwór amerykańskiego rapera, który pojawił się w filmie Magic Mike XXL. Pony. Mm-hmm. No i chyba niektórzy z państwa już wiedzą, o jakim aucie mówimy. Mówimy o Mustangu. Tak. Ci, którzy śledzą nas na Facebooku, to już odrobinę wcześniej wiedzieli. Fryderyk, pojeździłeś trochę Mustangiem. Auto rzeczywiście legenda. Jeździłeś z tym fajniejszym silnikiem, bo z tym... V8.5.0. No właśnie. To właściwym, brzmi. Prawda? No, oczywiście można również kupić w wersji EcoBoost. Mm-hmm. Tam jest ponad dwulitrowy silnik, ale ten 8... Diesla na szczęście nie zrobili. Nie, no nie wiem, czy byłby sens, prawda? Ja żartuję oczywiście. Niektórzy uważają, że brzmienie tego silnika odrobinę przypomina silnik diesla, ale ja nie doszukałem się takiego podobieństwa. Niektórzy twierdzą, że V8-ki brzmią ładniej niż 12-ki. Tak, jest coś w tym. Są niższe tony, tak? Tak, i taki bardziej basowy. Faktycznie nawet stojąc w korku, to ten rezonans, który powstaje, jest taki... chyba lepszy niż opcja masażu w fotelu. Mm. Jest słychać takie właśnie gulgotanie, taką moc, która tam tych koni ma ile? 421. No faktycznie wewnątrz nie słyszy się aż tak dobrze, mimo że podróżowałem z otwartymi oknami cały czas, żeby właśnie lepiej odrobinę go bardziej słyszeć, ale jest wnętrze wygłuszone i tak... jesteśmy pozbawieni tej pełnej symfonii, natomiast ludzie, którzy obserwują nas z zewnątrz, nie tylko dźwięk mogą podziwiać, ale również bryłę, bo ta najnowsza wersja Mustanga faktycznie jest w stanie ukraść duszę. Jaki jest duszę. Ten nowy Mustang? Moim zdaniem, ciężko jest mi się tak wypowiedzieć, bo wiem, że całe środowisko zwolenników i przeciwników Mustanga jest dosyć podzielone. Niektórzy uważają, że ten prawdziwy Mustang to Mustang pierwszej generacji, który powstał w 1964 roku, a niektórzy uważają, że ten współczesny jest równie dobry, bądź nawet lepszy. Mi osobiście oba się podobają. To, co działo się w międzyczasie z tym modelem, bo tak jak już w zapowiedzi usłyszeliśmy, jest to faktycznie ikona motoryzacji, bo ponad 50 lat nieprzerwanie jest tworzony i kontynuowany ten model, co nie jest takim typowym zjawiskiem na rynku motoryzacyjnym w Stanach. Ale Mustang, ten współczesny, mi osobiście najbardziej odpowiada. Podobnie jak z Porsche jest. Pierwsze Porsche podobają się i to jest ten archetyp Porsche, czy 911, ale współczesny ma tyle udogodnień, że dlaczego mamy męczyć się za kierownicą samochodu, skoro możemy korzystać z pełnej historii, całego dorobku historycznego marki czy modelu, ale w wygodny sposób. Stylistycznie, jak go oceniasz? Bardzo dobrze, tak. Moim zdaniem dopiero ten Mustang, który, bo jakby linia, która kontynuacją jest współczesny model, narodziła się w 2003 roku. Mhm. Jakby wtedy nastąpiło odnowienie ducha, pierwotnego ducha Forda Mustanga. Mhm. Tym takim elementem czy hasłami, które były przewodnie przy powstawaniu pierwszej generacji, to była wolność, niezależność, ten niespokojny duch, który miał charakteryzować samochód, i to był samochód dla ludzi młodych, którzy po wojnie szukali samochodu relatywnie taniego i dla siebie, ale z dużą mocą. I taki był Mustang. Później przez lata odrobinę gdzieś stylistycznie te wyznaczniki marki uciekły, bo osiągi pozostały. Mhm. I dopiero teraz od 2003 roku i współczesna wersja moim zdaniem powróciła do tej prawdziwej charakterystyki stylistycznej marki. No i odwołania do inspiracji, jaką był myśliwiec z czasów II wojny światowej, P-51 Mustang. Bardzo łatwo można je odszukać. Ta długa maska, która również którą również odnajdziemy w komorze silnika tego myśliwca. Siedzimy znacznie bardziej przesunięci, bardziej z tyłu, więc widzimy tę potężną płachtę metalu przed sobą. Nie przeszkadza ona? Nie przeszkadza. Poczucie, że nie wiesz, gdzie się auto kończy? Znaczy, ja jestem przyzwyczajony do prowadzenia samochodów z dużym zapasem blachy z przodu, więc w tych akurat czuję się najbardziej komfortowo.
sportowo i to jest mój taki prawidłowy wizerunek samochodu, jaki wszystkie według mnie powinny posiadać. Natomiast czułem się bardzo dobrze i to, co mi się również podobało w Mustangu, to on nieraz jest przeceniany przez ludzi, którzy nie mieli sposobności podróżować tym samochodem, bo, ponieważ ze względu na swoją agresywną sylwetkę domyślamy się, że drzemie tam ta potężna moc, która faktycznie jest, ale... Pewnie, 5-litrowy silnik, 400 koni, no to nie przelewki. Ale charakterystyka jazdy jest zupełnie inna niż europejskich czy japońskich odpowiedników. I co mi osobiście się podoba, to ten przyrost mocy, który mamy już od samego początku, on pozwala nam przy niedużych prędkościach naprawdę cieszyć się różnymi aspektami związanymi z prowadzeniem muscle cara. Mowa tutaj o ruszaniu bokiem, prawda, czy zrywaniu przyczepności. A jednocześnie systemy, w które został wyposażony, ułatwiają te manewry, więc w bezpieczny sposób możemy się poruszać. Przód długi, rzeczywiście robiący wrażenie. Tył nieco odrobinę krótki, bo to jest sylwetka nazywana fastback i mi osobiście przypomina właśnie, to jest taka ładna kontynuacja, że gdzieś ta sylwetka, patrząc z boku, linia boczna czy obrys samochodu, nawiązuje do sylwetki również pędzącego konia, prawda? Mhm. Ten taki podcięty, niektórzy nazywają to ducktail, czyli taki tył czy ogon kaczki, mi bardziej przypomina zadarty ogon właśnie Mustanga czy konia wyścigowego, więc ten koń cały czas się tam przewija. Zresztą dlatego samochodu nauczyłeś się jeździć konno. Kto widział na Facebooku, to wie, kto nie widział, to zapraszamy. Wideo niedługo się pojawi z tym, więc będzie można zobaczyć. Tak, a faktycznie tak poprowadziłem ten test, że zacząłem od najbardziej pierwotnej formy Mustanga, czyli konia i później dopiero przesiadłem Mustanga się. Organicznego, tak zwanego, dokładnie, tak? Żeby zobaczyć, jaka faktyczna jest różnica w prowadzeniu. I... no ten mechaniczny jest znacznie bardziej narowisty, to trzeba przyznać. Wnętrze. Amerykańskie auta nie słyną z przepychu i dobrych materiałów, raczej wręcz przeciwnie. Nie słyną, a szczególnie Mustang ma to do siebie, że to jest taka, tak jak wspomniałem, ikona amerykańskiej motoryzacji. Na Facebooku to jest prawdopodobnie około 5,5 miliona fanów na stronie facebookowej Forda Mustanga, a połowa z tych użytkowników jest właśnie ze Stanów. Więc możliwe, że na głębokim południu Stanów, gdzie ten Ford Mustang urósł do rangi kultu, te plastikowe elementy, które nam wydają się odrobinę mało ekskluzywne, one po prostu spełniają swoją funkcję. W zabłoconych butach kowbojskich chyba mniej żal wsiadać do samochodu, który jest łatwo wyczyścić. A jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że zastosowane materiały też odbijają się w cenie, więc za relatywnie nieduże pieniądze, gdybyśmy porównali ten model Mustanga porównali z innymi konkurentami, którzy są na rynku, zarówno europejskimi, jak i japońskimi, to faktycznie jest to okazyjne i myślę, że warto jest przymknąć oko na ten aspekt. Mówi się, że amerykańskie auta są mistrzami długiej prostej, bo pierwszy zakręt weryfikuje ich... Promień skrętu nie jest porażający. Ale w ogóle jak w zakrętach się zachowuje? Jak się prowadzi? Zawieszenie? Bardzo dobrze. Tak, ja nie odczuwałem jakiegoś dyskomfortu czy ogromnej przepaści pomiędzy konkurencją, którą już miałem okazję testować. Natomiast faktycznie jest parę aspektów, które mogą na początku przeszkadzać, choćby skrzynia, która nie reaguje tak dynamicznie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast w łatwy sposób można to załatwić, jeżeli wykupimy manetki w tej wersji z automatyczną skrzynią biegów, jeżeli kupimy manetki przy kierownicy, wtedy mamy wszystko pod kontrolą i od razu ten mankament ginie, po prostu przestaje istnieć. Więc no... nie wiem, no ja go przetestowałem również pod kątem samochodu rodzinnego, bo wierzę, właśnie, że przez pierwsze 5 lat życia naszych pociech to swobodnie tam mieszczą się dzieciaki, bo zmieściłem swojego chrześnika Adasia, który niedawno obchodził roczek, ale również jego siostrę, która ma 4 lata i dzieciaki tam nie dość, że świetnie się bawiły, to widać, że bardzo komfortowo się czuły. No, więc nie widzę żadnych przeciwwskazań, a dodatkowo bagażnik jest ogromny, więc... Na polskie drogi ten samochód
Dobrze się spisuje. Mm-hmm. Dobrze się spisuje. Ja zwykle jeżdżę samochodem, który ma niskoprofilowe opony, więc akurat ten Ford Mustang to mi się wydawał już naprawdę komfortowy. Na pewno nie jest, jeżeli założymy większe gumy, to będziemy czuć się jeszcze bardziej komfortowo, ale no, ze względów wizualnych raczej bym tego nie robił, bo wszystkie proporcje, które w zestawieniu tych wielkich obręczy i z sylwetką samochodu, no, są porażające i żałuję, że nie mogłem podróżować samochodem, prowadząc go i oglądać jednocześnie, więc jest w tym coś takiego rzeźbiarskiego, że można go postawić gdzieś w ogrodzie czy nawet w salonie, jeżeli ktoś jest ekstremalnym miłośnikiem samochodów i pooglądać i podziwiać go. Kiedy zobaczymy film? No myślę, że do końca tygodnia uda mi się już zmontować wszystko i pojawi się na naszym kanale YouTube'owym. To zapraszamy proszę obejrzeć. Ciekawi jesteśmy też Państwa opinii, mogą Państwo tam pisać. Zapraszamy do komentowania. Zapraszamy, jeśli chcieliby Państwo jakieś auto, żebyśmy dla Państwa sprawdzili, to proszę też do nas pisać. Tak. Można albo na YouTube, albo pisać do nas na adres motomałpa.radiokraków.pl. Byle nie był to Citroen Kaktus. Tak, Fryderyk nie lubi Citroena Kaktusa. Tak. Jakiś mały Peugeot? No, może dobra, coś znajdziemy. Dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy taki przeskok z Mustanga do małego Peugeot, tak? To jeżeli już, to chętnie Fiata 500. O, proszę bardzo, dobrze. Proszę do nas pisać, jeśli chcieliby Państwo, żeby Fryderyk opowiedział o którymś z samochodów, które są na naszym rynku, proszę pisać, postaramy się jakoś do tego odnieść, może rzeczywiście nawet testem. Dziękuję bardzo. Fryderyk Zyska, Marcin Koczyba. Do widzenia.